Minus 6% wyniosła stopa zwrotu za ostatni rok funduszu AXA OFE. To najlepiej radzący sobie fundusz emerytalny w Polsce. To nie pomyłka, to najlepsze OFE w ciągu ostatniego roku. W 12 miesięcy z naszych kont wyparowało ponad 20 miliardów złotych. Sebastian Górek, Statistyka. Niestety, ale ostatni okres nie był najlepszy dla środków gromadzonych na emerytury. Wszystkie otwarte fundusze emerytalne zamiast bankowo zarabiać na złotą jesień pod palmami, traciły. I to sporo. Jeśli w marcu zeszłego roku od naszej pensji odliczono 100 zł i przelano na konto OFE, to dziś z tej stówy zostało średnio 92 zł i 50 groszy. W najgorszej sytuacji są ci, którzy wybrali fundusz Generali. Tym nie pozostało dziś nawet 90 zł. W najlepszej ci, którzy wybrali wspomniany już wcześniej AXA OFE. W zeszłym roku w lutym przekazano do funduszy 282 miliony złotych. Obecnie z tej kwoty pozostało już tylko niecałe 261 milionów złotych. Ponad 20 milionów wyparowało. W skali kraju niby nie jest to dużo, ale przecież OFE miały też składki gromadzone przez Polaków przez ostatnie kilkanaście lat. A tu już mowa o miliardach złotych. I tak jak w lutym 2015 mieliśmy na emeryturę odłożone jeszcze 153 miliardy złotych, co miesiąc wpłacaliśmy po ćwierć miliarda, to teraz mamy już tylko 135 miliardów. Giełda zabrała nam 18 miliardów złotych naszych przyszłych emerytur, plus to, co przez ten okres włożyliśmy do funduszy. Dlaczego giełda? Od niecałych 2 lat środki 16,5 miliona Polaków OFE mogą inwestować głównie na giełdzie, a ta od pół roku, delikatnie rzecz ujmując, przeżywa słabszy okres. Warto jednak zwrócić uwagę, że przez ostatni rok OFE radziły sobie lepiej niż najważniejsze indeksy warszawskiego parkietu. Na przykład WIG stracił od marca 2015 roku niecałe 11%, a WIG20, czyli indeks największych spółek, 17,5%. Przypomnijmy, że w tym czasie średnio OFE straciły 7,5%, a uwzględniając wielkość aktywów, okazuje się, że strata sięgnęła 7,7%. Dla porównania, waloryzacja emerytur w ZUS, choć była dodatnia, to jednak nie rzucała na kolana. Państwowy ubezpieczyciel jednak naszych pieniędzy nie tracił, przynajmniej teoretycznie. Warto też pamiętać, że OFE inwestują w długim terminie, a tu już mają się czym pochwalić. Średnioroczne zyski funduszy, liczone od 1999 roku, oscylują w granicach 4-5%. Nie jest więc aż tak źle. Oznacza to też, że 1000 zł włożony do OFE przed ponad 15 laty, dziś wart jest około 2 razy więcej. Procent składany robi tu naprawdę dobrą robotę. W długim terminie tymczasowa strata OFE nie powinna mieć więc większego znaczenia. Od 1 kwietnia znowu będziemy mogli wybrać, czy chcemy, aby część składki emerytalnej trafiała na konto OFE, czy wyłącznie do ZUS. Tylko od nas zależy, czy weźmiemy pod uwagę zyski funduszy z ostatniego roku, czy z ostatniej dekady.